Jesteśmy w drodze do Berlina, jeszcze około 50 km. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie tak zwanym arabskim sprzedawcom. Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego naszego odcinka, kiedy weryfikowaliśmy dla klienta stan techniczny Citroena z Chemnitz. Także jeszcze chwilka i będziecie wszystko bądź prawie wszystko wiedzieć o tak zwanym arabskim rynku na niemieckiej ziemi. No właśnie, dziś jedziemy sprawdzać BMW dla klienta z Warszawy, a przy okazji powiemy wam co nieco o naszych doświadczeniach z kupowania aut lub, tak jak powiedziałem, tak zwanych arabskich sprzedawców. Jeszcze nawiązując do poprzedniego filmu, do Citroena, pod filmem pojawił się komentarz jednego z was, jednego z widzów. Trochę nieprzyjemny w formie, a w treści mniej więcej szło o to, że tenże widz zarzucił nam, że już kiedyś byliśmy u tego sprzedawcy w Chemnitz, więc wiemy, kto to jest i, no i krótko mówiąc, mogliśmy wiedzieć, czego się możemy po tym sprzedawcy spodziewać. Musiałem na chwilę przerwać telefon, a nieważne. Dzisiaj trochę pogoda nie dopisuje. Pada, jak widzicie. Jest też mocno wiecznie. W związku z tym z góry przepraszam, jeśli gdzieś tam wkradnie się w kadr, a właściwie w mikrofon, trochę wiatru i nie będzie słychać. No, postaramy się tak to nagrać, żebyście nie urnili ani słowa z tych mądrości, które dzisiaj będą płynąć. Wracając do auta z Chemnitz i do komentarza jednego widza, właśnie napisał, że o co te pretensje, mogliście wiedzieć mniej więcej coś takiego, mogliście wiedzieć, że wiedzieliście, do kogo jedziecie. No, tutaj komentujący miał rację i nie miał racji. Bo co prawda kiedyś już na tym placu byliśmy, dawno temu, dawno. Kupowaliśmy nie Hondę, tylko Mazdę. No i nikt z oglądających nie mógł tego raczej wiedzieć, bo żadna relacja nie trafiła na kanał, nie było z tego filmu. I to rzeczywiście wydarzenia sprzed, no nie powiem wielu, wielu lat, ale z 5 lat na pewno minęło. To jakby po pierwsze. Po drugie, tak jak powiedziałem, byliśmy na tym placu, kupowaliśmy Mazdę, ale to nic nie znaczy, bo co prawda te place są w tych samych lokalizacjach od wielu, wielu lat, ale sprzedawcy się zmieniają. I to, że kupicie jakieś auto, czy będziecie w jakimś miejscu rok, czy półtora roku, czy kilka miesięcy wcześniej i kupicie auto od jakiegoś człowieka, to nie znaczy, że jadąc tam ponownie traficie na tego samego człowieka. No, ci po prostu sprzedawcy się bardzo często zmieniają. Więc byliśmy rzeczywiście w Chemnitz, kupowaliśmy nie Hondę, tylko Mazdę. Było to z 5 lat temu. Komendujący nie mógł tego wiedzieć, a my również mogliśmy być pewni tego, że po 5 latach będzie tam ten sam sprzedawca. Zresztą związana jest z tym taka anegdota, bo kupując tą Mazdę, faktycznie mieliśmy pewne problemy ze sprzedającym i to pokazuje jakby charakter tych, no, nazwijmy ich, arabskich sprzedawców. No, tamten ten był, też był jakoś z pochodzenia gdzieś z tamtych okolic. Na pewno nie był Europejczykiem. Krótko mówiąc, mieliśmy klienta z Warszawy, który patrzył sobie Mazdę. Pamiętam, że to była Mazda w wersji sedan, Mazda trójka z silnikiem 2.3 benzyna. Klient sobie patrzył, bardzo był
zainteresowany tym autem. Pierwszy telefon do tego człowieka sprzedającego, prośba o informację o autach, rzeczywiście bardzo skąpo o tym informował, szczególnie w odniesieniu do przebiegu. Deklarowany przebieg 72 tysiące, między innymi dlatego nasz klient był tak mocno zainteresowany tym autem. No ale na pytanie o to, czy posiada jakieś potwierdzenia tego przebiegu, książkę serwisową, rachunki, czy jakieś potwierdzenia z przeglądów technicznych, nasz sprzedający no, nie potrafi się do tego ustosunkować, mówi, że tego w ogóle nie ma. No, generalnie bardzo skąpo odpowiadał na nasze pytania. No, po takiej informacji większość z Was pewnie by odpuściła zakup auta, no bo rzeczywiście droga daleka, droga, ryzyko, że oferta nie będzie się zgadzała, mówię tutaj o opisie z internetu, nie będzie się zgadzał ze stanem faktycznym, dość duża, no więc pewnie niewielu by zaryzykowało wyjazd do takiego auta, ale klient był bardzo mocno zainteresowany, więc ustaliliśmy, że będąc niejako przy okazji, gdzieś tam w okolicach, zerkniemy na to auto. No i tak też się stało. Podjechaliśmy, obejrzeliśmy sobie to auto, dosłownie stało ono do 25 metrów od budki, w którym urzędował tenże nasz sprzedający, więc nie miał daleko, ale mimo tej niewielkiej odległości nie chciało mu się zerknąć do auta i zajrzeć do schowka, w którym naprawdę było dość sporo dokumentów, właśnie potwierdzeń z przeglądów technicznych, właśnie rachunków, właśnie książka serwisowa, czyli wszystko to, o co pytaliśmy, było w schowku, ale temu się po prostu nie chciało przejść, zajrzeć i odpowiedzieć na te pytania, mimo że mógł przypuszczać, że bez tego po prostu nie kupimy tego auta. No, krótko mówiąc, miał to gdzieś. Wszystkie te dokumenty oczywiście okazały się prawdziwe. Będąc tam na miejscu, nawet wzięliśmy to auto na jazdę próbną. Wtedy nie było z tym kłopotu, można było, miał chyba człowiek tablicę do jazdy próbnej, wzięliśmy to auto na jazdę próbną i podjechaliśmy do salonu Mazdy, gdzie to auto było serwisowane i skąd ten nasz sprzedający kupił to auto. No i tamci ludzie, pracownicy Mazdy, przesympatyczny Niemiec, zajrzał do systemu, potwierdził nam to wszystko, że rzeczywiście to auto było u nich serwisowane, to był ich klient, kupił to auto jako nowe, użytkował je, serwisował je u nich, potem kupił następne, to zostawił w rozliczeniu. Oni nie chcieli bawić się w samodzielną sprzedaż tego auta, więc sprzedali je handlarzowi z naprzeciwka. I tak oto nasz sprzedający stał się posiadaczem chwilowym tego auta i sprzedał je ostatecznie naszemu klientowi. No, udało się tam w tym salonie wszystko potwierdzić, łącznie z tym, że ten przebieg rzeczywiście miał 72 tysiące. No i cała transakcja znalazła szczęśliwy finał. Jak widzicie, to jest jedna z cech tych właśnie sprzedających, powiedzmy nie niemieckich, tak? Bardzo często im się po prostu czegoś nie chce wykonać. Nas klienci proszą o to, żebyśmy pewne rzeczy posprawdzali, dopytali, ale jak się trafi na takiego człowieka, któremu po prostu no, po drugim pytaniu już włącza się odpowiedź, oj, za dużo pytań, to czasami nie ma rady po prostu. Albo trzeba zaryzykować i jechać do takiego auta, albo sprawdzać takie auta przy okazji, jak dziś właśnie czynimy. No i dojechaliśmy na miejsce. Oto nasza dzisiejsza bohaterka.
Wiatr mocno wieje, więc może być to słychać w mikrofonie. Nic na to nie poradzę. Oto nasze BMW od środka. Specjalnie dla Was zapytaliśmy o narodowość dzisiejszego sprzedawcy. Okazuje się, że to Pakistańczyk, ale rodzony w Niemczech, więc biegle mówi po niemiecku. I tak czasem będzie bywało, jeśli będziecie chcieli kupować auta w Niemczech i jeździć na place, że przez telefon możecie spotkać się z biegłym akcentem niemieckim, natomiast po przyjeździe okaże się, że to jest nie Niemiec, bo właśnie ci ludzie są na przykład w drugim pokoleniu już w Niemczech i mówią biegle po niemiecku. Także czasem niespodzianka. Może być tak, jak dzisiaj, że ogłoszenie wskazuje, że auto jest w Berlinie, po czym człowiek Wam pisze, jak już jedziecie, znaczy mówi, jak będziesz jechał, wyślij mi wiadomość, ja Ci wtedy podam adres. No i rzeczywiście robicie tak, kontaktujecie się z człowiekiem, że chcecie przyjechać o tej godzinie. No i facet podaje Wam adres, ale zupełnie inny niż w ogłoszeniu. Akurat tutaj był adres berliński, znaczy w ogłoszeniu był adres berliński, a potem wysłał nam tutaj sprzedawca adres w Königs Wusterhausen, gdzie właściwie teraz jesteśmy i gdzie jest taki placyk z autami, który za chwilę będziecie mogli będziecie mieli okazję obejrzeć, zobaczyć. ,000 przebiegu, serwisowane tylko w BMW. Zanim tu przyjechaliśmy, sprawdziliśmy auto po VIN. Wszystkie serwisy rzeczywiście wykonane w BMW. Ostatni przy przebiegu chyba 178 tysięcy w sierpniu 2018 roku. Potem auto zostało wyrejestrowane, poszło do sprzedaży i tak oto kupili je nasi dzisiejsi sprzedawcy. No i to jest właśnie taki placyk, gdzie jazda próbna tylko po placu. Placyk. No duży plac. Złożony z takich mini placyków, należących do różnych handlarzyków, handlarzy. Popatrzcie, ile stoi hełd. Akurat się włączyły niemieckie wiadomości o ruchu drogowym. One zawsze samoczynnie się podgłośniają. A nasz sprzedawca mega uprzejmy, naprawdę, sympatyczny gość, ale już nas prowadził w błąd, bo mówił, że jazda próbna będzie oczywiście możliwa, że ma tablicę do jazdy próbnej, nie ma ich, nie chce ich pokazać, nie chce ich wyciągnąć, nieistotne, jazdę próbną można wykonać tylko po placyku z prędkością 10 km na godzinę. O podnośniku oczywiście też można zapomnieć. No to auto sprawdzone. Wracamy. Będziemy rekomendować klientowi zakup tego egzemplarza. A w drodze będziemy kontynuować opowieść o naszych dzisiejszych bohaterach. No właśnie, takie pytanie.
kupować, czy nie kupować. Bać się arabskich sprzedawców, czy wręcz przeciwnie. Otóż nasza odpowiedź jest taka. U Turka, Araba, to jest 50 na 50. Może być tak, że opis auta będzie wspaniały, ale nic się nie będzie zgadzało na miejscu. Lub opis auta będzie wspaniały i auto też będzie wspaniałe. Może być też tak, że opis auta będzie do niczego i w ogóle komunikacja mocno utrudniona, bo człowiek nie będzie znał niemieckiego, angielskiego, w żadnym języku nie będziecie się mogli dogadać, a auto będzie super. Pamiętam, że tak kiedyś mieliśmy z jednym człowiekiem. Po niemiecku prawie nic. Ale auto sprzedawał dobre, klient był tym zainteresowany. To chyba była jakaś Alfa. I mieliśmy kilka takich, dwa czy trzy takie auta upatrzone. Więc ryzyko, że nie kupi klient auta, było mniejsze. No i wybraliśmy się do takiego Araba. Jeszcze było trochę śmiechu, bo przyjechaliśmy tam dość wcześnie. Nie pamiętam, która była godzina. W każdym razie pamiętam taką sytuację, że albo ten Arab był, czekał na nas w takiej budce i albo go przez okno, albo w oknie widzieliśmy, jak jeszcze tam uprawiał te swoje modły. Bił pokłony. Także trochę było śmiechu, trochę też strachu ze strony klienta, jak zobaczył tą całą sytuację. No w każdym razie, jak po niemiecku nie potrafił rozmawiać przez telefon, taki na placu nie potrafił, ale okazało się, że transakcja jest trochę bardziej skomplikowana. Otóż sprzedawca dzierżawił kawałek placu od jakiegoś przebogatego Niemca. I to właśnie ten Niemiec, nie wiem, chcąc mu pomóc, zlecił mu sprzedaż swojej Alfy. A właściwie to Alfy po jego żonie, z którą się rozwodził. Nie wiem, być może tak uzgodnili, że on zatrzymał to auto. No i cała transakcja polegała na tym, tego Araba, że to auto wystawił do internetu, odbierał telefony, udzielał informacji, właściwie nie udzielał informacji o tym aucie, ale auto sprzedawał Niemiec. No i on nas zaprowadził do tego Niemca. To był taki duży obiekt, bardzo duży, no nie plac, tylko po prostu ten człowiek, ten Niemiec był właścicielem firmy stolarskiej, coś produkowali, jakieś meble. I on nas zaprowadził na jakiś plac, gdzie to auto było schowane gdzieś w garażu, w jakiejś hali. Był przy tym obecny ten Niemiec. Auto, pamiętam, kosztowało 10 800 euro, za tyle było wystawione. Po negocjacjach Niemiec zgodził się nam to auto oddać chyba za 9300. Może tyle od początku chciała, a ten Arab sobie dorzucił tylko taką prowizję, tyle myślał zarobić na tym aucie. No w każdym razie cena ostateczna 9300, a ten Arab tylko chodził za nami i powtarzał, że 500 euro jest dla niego. I tego bardzo pilnował, żeby tą swoją działkę dostać, 500 euro. No i zamiast 10 800 euro klient zapłacił 9800, 9300 dla Niemca, 500 euro dla Araba. No i tak to czasami bywa, nie? Klient myślał, że jedzie do Araba, bo uprzedziliśmy go o tym, że facet mocno nie niemiecki. No a na miejscu okazało się, że rozmawiał z rodowitym Niemcem i to właśnie od niego kupował auto. Także i takie historie się czasem zdarzają. I warto przy okazji też jeszcze powiedzieć i warto o tym pamiętać, że tacy nie niemieccy sprzedawcy są dziś w Niemczech dosłownie wszędzie. To są ludzie, którzy żyją tutaj czasami w drugim, nawet już trzecim pokoleniu. Bardzo często mówią bardzo dobrze po niemiecku, także no nie można się
domyśleć, telefonując wcześniej, uzyskując jakieś informacje, że rozmawiamy, nie z Niemcem. Po akcencie, sposobie wymowy, no nie jest się człowiek zorientować, a przecież nie będziemy pytać o narodowość przez telefon, bo to trochę nie wypada. Trzeba pamiętać, że wielu z nich się już dorobiło, w związku z tym nie każdy, tak jak kiedyś się o nich myślało, sprzedaje kebaby albo sprzedaje auta na placach, tylko wielu się z nich już dorobiło i trafialiśmy do Turków, Arabów, którzy naprawdę byli bogaci, mieli wielkie hale, a handlowali autami tylko i wyłącznie ekskluzywnymi. Także są i tacy sprzedawcy i w swoim zachowaniu są bardziej niemieccy, bardziej korekt niż Niemcy. Tam naprawdę wszystko się zgadza od A do Z. Wszystko jest tak, jak mówią, tak, jak deklarują. Auto w 100% odpowiada opisowi. Są też tacy i to o tym trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać, że oni po prostu, nie powiem w większości, ale część z nich awansowała społecznie i można ich spotkać na przykład w salonach jako sprzedawców, można ich spotkać w salonach jako szefów sprzedaży. W związku z tym ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, nie, lepiej unikać Araba, Turka, albo tak, można do nich jechać, można im ufać. Jak to z ludźmi? Bywa po prostu różnie. Ale wracając do tych placyków, placów, bo na nich się głównie skupiamy dzisiaj, to pół na pół. Tak bym to ujął. 50% szans, że traficie na dobre auto, 50% szans, że będzie porażka. Trochę inaczej jest u Niemców, bo jednak te statystyki są dużo korzystniejsze. Jak rozmawiacie z Niemcem, to macie 90%, bo nawet więcej szans na to, że wszystko się będzie zgadzało z tym, co na miejscu, wszystko się będzie zgadzało z tym, co mówi. No i z taką oto konkluzją, przesłaniem was zostawiam. Mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się z klientem i będziemy to auto odbierać. Tymczasem. No i znów spotkanie pod Jezusem. Tym razem za dnia. Za chwilę się spotkamy z klientem i jedziemy po BMW. No to auto obejrzane po raz drugi już przez również naszego klienta. Jest dzisiaj razem z kolegą i kupione. Czekamy właśnie na tablicę. Sprzedawca pojechał je załatwiać. Cena 11 990 euro, czyli 12 tysięcy. Po negocjacjach 11 700 plus tablicę i plus paliwo na powrót do Polski oczywiście. I teraz chwilę jeszcze wam opowiem o taki kolejny wątek pod tytułem skąd oni biorą auta. Mam tu na myśli tych naszych arabskich sprzedawców, bohaterów zbiorowych tego odcinka. No różnie. Ten akurat kupuje auta na aukcjach polizingowe. Czyli jest gdzieś tam pologowany. Wtorek, poniedziałek i chyba czwartek są licytacje. Bierze udział w licytacjach. Co wylicytuje i da najwięcej, to kupuje. Auto potem jest transportowane do niego. Płaci jakieś tam opłaty za transfer, za dokumenty. Auto przychodzi, wystawia i sprzedaje. Oczywiście nie powiem wam, za ile to auto zostało kupione. Nawet podpytywałem naszego Pakistańczyka, uśmiechnął się, nie odpowiedział, powiedział, że na jednym się zarobi 1000, na drugim 500, na trzecim trochę więcej, na czwartym się straci. No, jak to w biznesie. To akurat auto było kupione przez niego w lutym.
parę dni temu, dosłownie tydzień temu chyba zjechało tutaj, chociaż ogłoszenie wisiało już troszeczkę dłużej, ale auta nie było. Dokumenty auta przyszły dopiero chyba w poniedziałek albo we wtorek. Dzisiaj mamy czwartek. Także to jedno ze źródeł. Kupowanie na aukcjach auta poleasingowe. Normalnie facet prowadzi firmę, jest zalogowany, bierze udział w licytacjach. Tak jak powiedziałem, jak wygra licytację, to auto sobie sprowadza, wystawia na mobil.de i sprzedaje. Kupują również od osób prywatnych za gotówkę. Jak będziecie jeździć po Niemczech, to łatwo wyłowicie komisy. Są wszędzie. Są miejsca w Niemczech, że całe ulice to tylko place. No i są napisy po niemiecku: kupimy twoje auto za gotówkę. No i rzeczywiście, takie auta są przez nich kupowane. Gdyby Niemiec miał ochotę sprzedać takie auto, to nie ma z tym najmniejszego problemu. Generalnie Niemcy w Niemczech nie mają najmniejszego problemu ze sprzedażą aut. Mają naprawdę różne możliwości, jak im się znudzi ich auto. Mogą zostawić auto w rozliczeniu. No, kupują na przykład BMW, jeżdżą nim od nowości w salonie 4-5 lat, 2 lata, rok, różnie bywa. Nudzi im się to auto, zmieniają na nowe, idą, pytają w salonie BMW, gdzie kupili to auto, ile dostaną za to auto, ile zapłacą za nowe, jeśli je kupią, no i dokonują transakcji. Jeśli im się to nie opłaca, dostaną za niską kwotę za stare auto, no to idą do Araba na drugą stronę ulicy i to auto próbują sprzedać właśnie takiemu arabskiemu sprzedawcy. Mają też możliwość samodzielnej sprzedaży auta. Oczywiście czasami jest tak, że wystawiają na mobil.de czy na autoscoucie, próbują samodzielnie sprzedać, albo testują tylko rynek, bo czasami też tak bywa, że się dzwoni do takiego Niemca. Ostatni punkt programu, tankowanie. Trochę nasz dzisiejszy sprzedawca nas przytrzymał z tablicami, jest 12, no ale udało się, przyjechał i możemy ruszać w drogę powrotną. Wszystko załatwione. Opowieść o tym, skąd biorą się auta u takich sprzedawców, no chyba odłożymy na później. Jeśli macie ochotę, dajcie znać. Być może pojawią się jakieś inne dodatkowe pytania, wątpliwości. Postaramy się wyjaśnić. Być może nakręcimy drugą część tej historii o arabskich sprzedawcach. Na koniec tylko chciałem przestrzec. Naprawdę uważajcie, z kim jeździcie na takie place. Są inne ekipy i to dzisiaj miałem okazję zobaczyć, które wożą swoich klientów na takie place, ale sposób organizacji ich pracy to jedno, a dwa to sposób jakby obsługi klientów. Tu zdarza się dosyć często, że ci arabscy sprzedawcy proponują jakieś pieniądze za namówienie klienta do zakupu auta i no, czasem możecie być nieświadomi, że jaki biznes odbywa się za waszymi plecami. No i po BMW został tylko pusty plac. Teraz właśnie zajmowany przez inne auto. BMW odjechało, kierunek Warszawa. Nie udało się wyczerpać i zakończyć wszystkich wątków poruszonych w tym filmie, więc na pewno poruszymy te kwestie w następnym odcinku. Jeśli macie pytania, śmiało piszcie, spróbujemy się do nich odnieść. No nic, trzeba będzie zrobić część drugą naszej całej prawdy o arabskich sprzedawcach.